Uwaga! Film porusza tematykę wagi, która może sprawiać niektórym osobom przykrość. Jeżeli uważasz, że ten film może Cię zasmucić, to lepiej go nie oglądaj. Wideo może być przez wielu uznane za kontrowersyjne, ale proszę, nie hejtuj. Temat ciała jest trudny również dla mnie. Witajcie kochani! Od dłuższego czasu, kiedy wrzucam filmik na YouTube'a albo kiedy wrzucam zdjęcie na Instagrama, dostaję bardzo dużo komentarzy na temat tego, że schudłam. Od dłuższego czasu pytacie się mnie, jak schudłam, ile schudłam, tak więc chciałabym Wam dzisiaj o tym wszystkim opowiedzieć i chciałabym Wam również także obiecać, że tytuł nie jest clickbaitem, naprawdę schudłam bez diety i bez ćwiczeń. Tak więc, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę i przechodzę do filmu. Ruszamy! No, chciałabym, żeby ten filmik miał ręce i nogi, więc może zacznę od początku. Nazywam się Adrianna Kępka, urodziłam się 29 lipca, nie no, żartuję. No może nie od samiusieńkiego początku. Chciałabym zacząć od tego, że ja praktycznie przez całe moje życie ważyłam około 62 kilo, czy to chodziłam do liceum, czy na studia. Ta waga utrzymywała się między tymi liczbami. Zawsze chciałam schudnąć, zawsze chciałam ważyć troszeczkę mniej, natomiast nigdy mi się nie udawało. Słuchajcie, ja byłam co 2 miesiące na diecie. Ja byłam na każdej możliwej diecie, jaka istnieje. Keto, głodówka, dieta sokowa. Próbowałam to wszystko. Nigdy nie udawało mi się schudnąć albo nie udawało mi się utrzymać rezultatów. Mogłam schudnąć na przykład kilogram albo dwa, ale później nudziłam się dietą, zaczynałam się obżerać i w rezultacie tyłam 4. W ogóle, jeżeli chcecie posłuchać o błędach, które powodowały, że nie mogłam schudnąć, to napiszcie to w komentarzu i zostawcie kciuki w górę. Chętnie Wam o tym opowiem. Tak więc, no, jak mówiłam, przez całe życie próbowałam wszystkiego i nic. Do tego, kiedy skończyłam studia, zamieszkałam z moim chłopakiem Patrykiem, to w moim życiu pojawił się taki bardzo zły moment. Byłam bardzo nieszczęśliwa, byłam samotna, bo praktycznie poza Patrykiem nie miałam żadnych znajomych ani przyjaciół. Byłam w nowym mieście, w obcym miejscu. Wcześniej chodziłam na studia, teraz nagle siedziałam w domu i nie miałam z kim porozmawiać. I jak to bywa u wielu osób, zaczęłam po prostu zajadać swoje smutki. Zaczęłam codziennie zamawiać pizzę, jadłam po kilka paczek chipsów. Słodycze, fast food, to wchodziło u mnie codziennie. No naprawdę, moje uzależnienie od jedzenia było takie silne, że ja po prostu wstawałam i myślałam, co ja będę jadła. Pamiętam też takie momenty, że ja już sobie kładłam jedzenie koło łóżka, żeby wiecie, tylko jak się obudzę, wziąć sobie jakiś słodycz i od razu przegryzać. Też jak, nie wiem, wyjeżdżaliśmy z Patrykiem do kina, to tak naprawdę mnie nie obchodziło, jaki film będzie leciał, czy będzie fajny, czy niefajny. Mnie obchodziło tylko to, żeby kupić popcorn i jeść. No i jak się spodziewacie, oczywiście takie jedzenie, obiadanie się skończyło przybraniem na wadze. Wcześniej ważyłam 60 kg, a później ważyłam 68, w porywach nawet do 70, jak było po świętach i wiecie, dość mocno się objadłam. Wiecie, no nie czułam się jakaś otyła, nie czułam się, jakbym miała nadwagę, dlatego że ja tyję i chudnę dość równomiernie, więc to się gdzieś tam wszystko rozchodziło, to dodatkowe 10 kg, ale powoli denerwowało mnie to, że coraz mniej ubrań z szafy na mnie pasuje. Mogłam już tak naprawdę wybrać tylko jakieś luźniejsze bluzy albo sukienki, czy jakieś długie spódnice, dlatego że no po prostu się nie mieściłam w to, co miałam. No i na początku tamtego roku, 2020, pomyślałam, że może mogłabym zacząć się odchudzać, natomiast moja motywacja była dosłownie zerowa i także byłam pewna, że mi się nie uda, dlatego że no nigdy mi się nie udawało. Więc mój mózg mówił, no hej, dlaczego miałoby ci się udać teraz? Ja miałam też takie dziwne przeświadczenie w głowie, które nie wiem skąd się wzięło, że ja po prostu nigdy nie schudnę. Jakby mogę być na każdej diecie, natomiast wydawało mi się, że ja jestem w ogóle jakimś ewenementem, który nigdy nie schudnie. Na mnie diety nie podziałają, cokolwiek nie będę robiła. Nie, nie. Ja nie schudnę. No ale okej, pomyślałam, dobra, podejmę tę ostateczną próbę i zaczęłam się zastanawiać, no, jaką dietę wybrać. Nie chciałam już przechodzić na żadną dietę, jakiś określony jadłospis, więc zaczęłam czytać w ogóle, jak to jest z tym odchudzaniem. Co tak naprawdę się liczy i co mamy zrobić, żeby schudnąć. Więc czytałam blogi dietetyków, wypowiedzi dietetyków i dowiedziałam się, że to, co tak naprawdę w procesie odchudzania jest najważniejsze, jest to deficyt kalorii, czyli dostarczenie organizmowi mniejszej ilości kalorii, niż potrzebuje na co dzień. Tak więc no, weszłam sobie w jakiś randomowy kalkulator w internecie i obliczyłam sobie zapotrzebowanie kaloryczne, tyle ile kalorii potrzebuję na co dzień. Kalkulator wyliczył mi, że potrzebuję na co dzień 1950 kalorii, tyle kalorii powinnam spożywać, żeby moja waga stała w miejscu, więc
Kasia, okej, dobra, obetnę sobie malusieńką ilość kalorii, taką malutką, żeby mój organizm jakby nie ogarnął, że coś tutaj się dzieje. I zobaczymy, czy to podziała. Tak więc odjęłam sobie od diety 250 kalorii i jadłam na co dzień 1700 kalorii. 250 kalorii mniej niż powinnam. W ogóle no to wydawało mi się, że na pewno mi się nie uda, dlatego że myślałam, że żeby schudnąć, to nie wiem, trzeba jeść 500 kalorii, 1000, w ogóle odjęłam sobie 250 kalorii, nie no, to na pewno nie wyjdzie. No ale okej, dobra, mówię, nic się nie stanie, jak przez miesiąc spróbuję. No i po miesiącu stanęłam na wagę i słuchajcie, cyk! Waga mniejsza o 1 kg, tak więc no ucieszyłam się, ale z drugiej strony byłam troszeczkę podejrzliwa, pomyślałam, może to po prostu zleciała ze mnie woda, albo treść żołądkowa, nie, no to może jest przypadek, zobaczmy jeszcze w kolejnym miesiącu. Nie byłam przekonana, ale mówię, dobra, zobaczmy jeszcze kolejny miesiąc, za kolejny miesiąc wchodzę na wagę. Znowu kilogram mniej. No i sukcesywnie co miesiąc się ważyłam i widziałam, że raz jest kilogram mniej, raz jest 1,5 kg mniej, na przykład jak więcej się ruszałam. I w ten sposób pod koniec roku okazało się, że waga jest po prostu o 12 kilo niższa. No i teraz pewnie jesteście ciekawi, no okej, ale co jadłaś? Co spowodowało, że tyle schudłaś? Powiem wam tutaj szczerze, że jadłam dosłownie wszystko. I mówiąc wszystko, mam na myśli wszystko. Makarony, chleb, pizzę, banany, owoce, ciastka, fast food, kebab, wszystko. No oczywiście nie wszystko jednego dnia, trzeba mieć jakiś zdrowy rozsądek, no nie? Natomiast nie ograniczyłam się, nie wyrzuciłam żadnego składnika ze swojej diety, po prostu pilnowałam się, żeby na co dzień zjeść właśnie to 1700 kalorii, nie więcej. I wiem, że w tym momencie wiele osób może mieć po prostu takie... I może się to wydać wielu osobom kontrowersyjne, dlatego że przez lata wmawia nam się, że nie wolno jeść bananów, w ogóle od ziemniaków, od jednego ziemniaka to będziesz taka. Wody gazowanej się napijesz, w ogóle przez drzwi nie przejdziesz. Wmawia nam się, że tłuszcz jest zły, węglowodany, białko, wszystko jest złe, wszystko jest złe. Natomiast to nie jest prawda, tyjemy od nadwyżki kalorycznej, od tego, że jemy za dużo, a nie dlatego, że jedliśmy banana czy ziemniaki. Dzięki temu, że ten mój deficyt kaloryczny był taki mały, że to było tylko 250 kalorii, to ja praktycznie tego nie zauważałam. Ja w ogóle nie myślałam, że ja jestem na diecie, dlatego że no hej, 250 kalorii to jest baton mniej, jedna bułeczka słodka mniej. Nie byłam głodna, nie miałam ciągnięcia na słodycze, ani na żaden konkretny produkt, dlatego że no po prostu wszystko jadłam. Nie robiłam sobie cheat meali, nie robiłam sobie cheat day, nie robiłam sobie, nie wiem, dzień pizzy, podczas którego zjem 15 pizzy, dlatego że jestem wygłodniała i muszę zjeść pizzę, bo ciągle tylko myślę o pizzy. Nie no, po prostu nie miałam takich potrzeb, no bo jadłam wszystko. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, ja tam bardzo dużo na Instastory wrzucam mojego jedzenia, co jem, to no macie dowód na to, że jadłam całkowicie normalnie. Ja mogę wam tutaj powiedzieć szczerze, ja nie potrafię żyć na 100% zdrowej diecie, ja potrzebuję cukru, ja potrzebuję jakiegoś ciasteczka albo jakiegoś popcorniku i dzięki temu, że mogłam to wszystko jeść, no to nie myślałam na ten temat, że jestem na diecie, nie czułam się ograniczana. Wiele razy na przykład było tak, że miałam taką ciągotę na jakiegoś batonika, że po prostu zamiast zjeść 3 kanapek na kolację, to jadłam jedną kanapkę i batona po prostu. Tylko po to, żeby mi się zgadzały kalorie. No, czy było to w 100% zdrowe? Nie. Ale czy to pozwoliło wytrzymać mi na diecie? Jak najbardziej. Kolejny drugi punkt, dzięki któremu schudłam, były to przerwy od diety. Co jakiś czas, kiedy już po prostu miałam dość liczenia kalorii, kontrolowania tego jedzenia, no i po prostu już moje ciało i głowa była zmęczona. Wiadomo, bycie non-stop na redukcji nie jest za zdrowe, trzeba zrobić sobie jakąś przerwę, nawet jeżeli ma się tak niewielki deficyt jak ja. Tak więc, no, robiłam sobie przerwy i to nie było tak, że się objadałam, absolutnie nie. Po prostu wracałam do swojej tej normalnej kaloryczności, 1950 kalorii. Wracałam do tego mojego normalnego trybu, jadłam tyle kalorii, ile powinnam jeść i po prostu moje ciało i mój mózg odpoczywały. I po takim tygodniu czy dwóch tygodniach przerwy znowu wracałam na redukcję i po prostu miałam siłę ciągnąć ją dalej. No i pewnie zapytacie się, a co z treningami, prawda? No gdzie trenowałaś? Czy to była siłownia, czy to był basen, może prywatny trener, a może fitness przed telewizorem? No co robiłaś? No i powiem wam szczerze, że nie trenowałam. Wcale. Podczas tego okresu redukcji ja może poćwiczyłam
5 razy? No to jest nic. Ja jestem bardzo aktywną osobą. Ja bardzo lubię się ruszać, lubię ruch, nie lubię siedzieć w jednym miejscu. Chodzę na spacery, bawię się z psem, wspinam się na góry, dlatego że mam 1,5 godziny od siebie Góry Świętokrzyskie, więc czasem na weekend z Patrykiem wyskoczymy i na jakąś górkę sobie wejdziemy. Lubię się bawić na powietrzu, natomiast nie jestem tego typu osobą, która lubi trenować, która, nie wiem, ubiera się w jakiś kostium, w jakiś strój do treningu, włącza sobie trening i po prostu trenuje przez 40 minut. Ja tego po prostu nie cierpię. To nie jest tak, że ja nie mogę, że się męczę, dlatego że ja się zazwyczaj nie męczę podczas takich rzeczy, natomiast mi się nudzi. Mi się tak niesamowicie nudzi. Ja po prostu się tylko patrzę na zegarek i liczę każdą minutę, żeby to już się skończyło. Ja nawet nie miałam żadnego zegarka, ani żadnej opaski monitorującej ruch. Ja sobie tę opaskę kupiłam dzisiaj, tak więc... późno. Jak mówię, no nie chciałam wykonywać treningów, nudziło mnie to, ale zdawałam sobie sprawę, że ruch jest zdrowy, no i ruch jest potrzebny. I znowu zaczęłam czytać, zaczęłam szukać jakichś informacji i dowiedziałam się, że świetnie wpływa na nas po prostu naturalny ruch. Taki ruch, który wykonujemy na co dzień, typu wchodzenie po schodach, ogólnie chodzenie, spacery, noszenie ciężkich siatek, zabawa z psem, taniec, wygłupianie się, bawienie się z dzieckiem, czy nie wiem, ścielenie łóżka. Te wszystkie małe elementy, które wydają nam się kompletnie nieistotne, są tak naprawdę niesamowicie ważne i bardzo mocno kształtują naszą sylwetkę. Tak więc powiedziałam sobie, że skoro nie chcę trenować, no to po prostu będę wykonywała jak najwięcej tego naturalnego ruchu. Chodziłam na godzinne spacery z psem. Chodzę po schodach, nie jeżdżę nigdy windą, kiedy myję zęby, to wtedy nie siedzę, nie opieram się o zlew, tylko żwawo maszeruję po łazience. Jak gotuje mi się woda na herbatę, to nie siedzę, nie pykam w telefonie, tylko również maszeruję. Nie wiem, no jak leci jakaś piosenka, czy jest jakaś reklama, to wiecie, potańczę sobie, to nie jest jakiś specjalny taniec, po prostu jakiś taki... dzikie ruchy. Chodzi po prostu o to, żeby to ciało się ruszało, gestykulacja, w ogóle mówienie, śpiewanie, to też fantastycznie wpływa i spala kalorie. A do tego, no, my wykańczaliśmy mieszkanie, to mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, jest na 4. piętrze i kiedy my je wykańczaliśmy, no to w tym bloku jeszcze nie działała winda. Tak więc ja codziennie, kilka razy dziennie chodziłam z góry na dół, z góry na dół. Trzeba tutaj było także wnieść te wszystkie rzeczy, materiały, kleje, farby. Jak zamówiliśmy płytki do łazienki, no to panowie nam powiedzieli, że nie wniosą ich, dlatego że nie ma windy, więc musieliśmy je wnosić samemu. Tak więc kilka razy dziennie wnosiłam bardzo ciężkie rzeczy do tego mieszkania. To także na pewno wpłynęło na to, że tego ruchu było po prostu więcej. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale gdybyś trenowała i ruszała się więcej, no to już w ogóle byłaby bajka. Jasne, oczywiście to prawda, pewnie schudłabym szybciej, natomiast ja nie chciałam się zażynać. Nie zależało mi na tym, żeby schudnąć w 3 miesiące. Że mam schudnąć na wesele koleżanki albo na imieniny cioci. Nie spinałam się, nie miałam żadnego planu, że muszę schudnąć tyle i tyle do tego czasu, więc tak naprawdę robiłam to wszystko bardzo wolno. Jeżeli chodzi o minusy tego mojego powolnego, racjonalnego stylu, w którym się odchudzałam, no to minusem jest oczywiście czas. Dlatego, że ja schudłam na przestrzeni może 8 miesięcy. Czyli no jest to dużo. Niektórzy ludzie jak się odchudzają, to mają plan schudnięcia kilograma tygodniowo. Ja chudłam kilogram miesięcznie. Natomiast powiem wam, że niczego nie żałuję. Dlatego, że nie mam efektu jojo, nie mam ochoty objadać się, nie mam takiego myślenia, że okej, idę do sklepu i muszę zjeść wszystko, dlatego, że nie jem tego jedzenia, ja mam ochotę i nie mogę, więc chcę. Kompletnie przez to nie musiałam myśleć w ten sposób i też jak przestawałam się odchudzać, no to też nie biegłam do sklepu i nie zażerałam się. Nie miałam takiego poczucia, że teraz muszę sobie odrobić za wszystkie czasy. Jedyne, co się takiego pojawiło, co było takie niepokojące, to powiem wam szczerze, że ja nie widziałam rezultatów, jeżeli chodzi o swój wygląd. Jest to bardzo częste u osób, które się odchudzają. No, jesteśmy my, ludzie, wobec siebie bardzo krytyczni. Kiedy stawałam na wadze, no to widziałam, że te kilogramy spadają, no ale stawałam przed lustrem i nie widziałam rezultatów. Wydawało mi się, że ja mogę ważyć i kilogram, a nadal będę wyglądała w ten sposób. Po prostu wydawało mi się, że ja owszem chudnę na wadze, ale w rzeczywistości tych efektów nie widać. Ja również nie zrobiłam sobie żadnych zdjęć przed i po, dlatego że, no, jak mówiłam na początku, ja nie miałam takiej motywacji, że a, odchudzam się, super, robię sobie zdjęcia, mierzę się, w ogóle jest super. Nie, ja w ogóle podeszłam do tego z takim okej, dobra, próbuję i tak nic z tego nie będzie. Nie robiłam sobie żadnych zdjęć, w ogóle się tym nie zajmowałam. Natomiast też no, nie mogłam porównywać sobie tych rezultatów. Natomiast przez to, że właśnie wypisaliście mi, że schudłam, no to tak odważyłam się obejrzeć moje starsze filmiki na kanale i zobaczyć, porównać je sobie. I taki świetny
świetny przykład po prostu do tego, żeby porównywać jak schudłam, żeby zobaczyć te efekty. To są filmy, które nagrałam z Agą Grzelak. Tutaj macie filmik z roku 2019. Witajcie kochani, tu Adrianna i dziś mam na kanale specjalnego gościa, Agnieszka Grzelak. Cześć! A tutaj film, który nagrałyśmy 2 tygodnie temu. Hej kochani, witajcie, z tej strony Adrianna i... Aga Grzelak, dzień dobry. No na tych przykładach po prostu świetnie widać, jak wielka jest różnica. Ja też mam odgarnięte włosy do tyłu, mam zrobione loki, a efekty są widoczne. Powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa i bardzo z siebie dumna. Dla części osób to może być próżne i w ogóle, co ty jesteś dumna, że schudłaś, o czym ty w ogóle mówisz? Natomiast no ja próbowałam 1000 razy i nigdy mi się nie udawało, więc kiedy teraz mi się udało i mam realne efekty i po prostu no udało się, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwa i... czuję, że mogę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze pytania. Miałam tutaj wszystko zapisane, żeby niczego nie zapomnieć ani nie pomylić, dlatego że chciałam, żeby ten film no, miał sens, żebyście wyciągnęli z niego jakąś wiedzę. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym nagrała filmik o błędach, które powodowały, że schudnąć nie mogłam. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę i napiszcie mi to w komentarzu. Także jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka, zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!